Nowa cukiernia pod nazwą Ręcznie Zrobione to prawdziwy raj dla wszystkich łasuchów i amatorów słodkości, szczególnie cukierków. Jak mówi właścicielka, pomysł na otworzenie cukierni w Kutnie powstał 3 lata temu. Byłam w Zakopanem i szłam Krupówkami. Tam spotkałam ten sklep, weszłam, zakochałam się w cukierkach i ten pomysł się rodził w mojej głowie około 3 lata. Szukałam pomysłu, jak to zrobić, aż znalazłam dziewczynę, która zrobiła kurs. I tak od jakiegoś dłuższego czasu to powstaje. Uwielbiam robić rękodzieło, a taka manufaktura potrzebuje mieć takiego talentu ręcznego. Ręcznie Zrobione to nowe miejsce, w którym będzie można zakupić cukierki i lizaki o różnych smakach i wzorach. W każdym lizaku może być zawarty obrazek, imię, nazwa, co kto sobie wymarzy tak naprawdę. Smaki mamy naturalne, barwniki mamy też naturalne, więc tak naprawdę robimy, co wyobraź nam pokazuje, pozwala. To jedyne miejsce w naszym regionie, w którym zakupimy słodkości, które są ręcznie robione przez właściciela cukierni. W naszym województwie, regionie nie ma nic takiego. Jest mnóstwo dzieci, szkół, więc uważam, że to jest fajny pomysł, żeby troszeczkę osłodzić to nasze miasto. I przede wszystkim dzieci, żeby miały dostęp do takich rzeczy. Moje córki jeździły na wycieczki do takich manufaktur do Warszawy i to było gdzieś tam właśnie marzenie też dzieci, żeby to zrobić tutaj w Kutnie. Jest to idealne miejsce na przygotowanie imprez okolicznościowych. Smaczne wyroby uświetnią rodzinną uroczystość i zachwycą wszystkich zgromadzonych gości nie tylko smakiem, ale także apetycznym wyglądem. Przede wszystkim będziemy robić na zamówienie, czyli jeżeli i głównie okazjonalnie, czyli jeżeli idzie walentynki, będą święta, będzie na choinkę, na dzień babci, na dzień dziadka, podziękowania na wesela, na komunię. Tak naprawdę co kto sobie będzie życzył, będziemy robić lizaki, różne bajkowe postacie, tak naprawdę co kto będzie sobie chciał, to będzie mógł zamówić u nas. Przede wszystkim to właśnie jest najfajniejsze, że wycieczka szkolna, która wejdzie do nas na linię produkcyjną, my będziemy produkować na ich oczach. Czyli od momentu wejścia dzieci będziemy produkować lizaki. Czyli będziemy robić całą masę, od początku będziemy opowiadać, jak to się tworzy, jak to w ogóle wygląda. I po takiej produkcji każde dziecko będzie mogło ukręcić swojego lizaka. Repertuar wyrobów cukierniczych przez Ręcznie Zrobione jest niezwykle urozmaicony. W produkcji jest kilkadziesiąt różnych rodzajów cukierków i lizaków o różnych smakach, między innymi truskawkowym, bananowym czy o smaku kawy. Nowa cukiernia jeszcze przed świętami zachwyci swoimi wyrobami. Chciałabym zaprosić mieszkańców Kutna, oczywiście przed świętami, na huczne otwarcie. Sklep będzie czynny od poniedziałku do soboty. W sobotę będzie 10:14, a od poniedziałku do piątku 9:17. Sklep znajduje się w centrum Kutna przy ulicy Królewskiej.